na kryłę historii. Program Sławka Zagórsko w Radiu LMFM. Na Zakarpaciu ci 18 stolicia płynął pod znakom win medże Turkamy, Habsburgamy, a tiż antyhabsburskich piwstań z roku 1304, 1306 i 1388, 1385, a pizniższe 1703 aż do 1711 toho. Najsłynniejsze było właśnie pisanie Rakoczoho. Obrazu bidy i winy dopełniały rebelii chłopił i bidoty. Reformacja na Zakarpatiu mała bardzo wielkie korynia iż w 16 stoliciu. Wytworzyła się bardzo mocna i skomplikowana wyznaniowa sytuacja. Przede wszystkim riadżuczy w zachodnich i piwnicznych uchroch Habsburgowe sperali katolikiu, semohorodcy kniaziołe protestantiu, a większość z ludy była prawosławna. Czwartą hołownym cerkwią stała się bardzo skoro cerkwą grekokatolicka, która powstała w wyniku Unii Użgorodzkoj z 1346 roku, Mukaczewskoj 1364 i Maramoskoj w 1713 roku. Prawosławia seret ludy zachodniego Zakarpacia zanikło tołdy prawiciłkom, a panującym wyznaniem stał się grekokatolicyzm. Period win zakończył się razem z upadkiem powstania Rakoczoho w 1713 roku. Habsburgowie, którzy wygrali, w 1390 roku nazad przyłączyli Zakarpatia do swoich zemel. Odłączyli go od Semohorodu i przyłączyli do właściwych uchor. A potem odebrali Rakoczomu swojej zemli na Zakarpaciu. W 1726 roku nadali je austriackim hrabiom Schönborn. Schönbornowe, które odbudowali derżawu, powece jak sturokach win, sprowadzili do derżawy następną falu niemieckich kolonistów. A tiż tołdy nadyszła fala imigracji Jewreju. Nastąpił następny period bardzo szybkiego rozwoju. Spis z 1846 roku wskazał, że na Zakarpackiej Rusy żyje 469 tysięcy ludy. Szczochowece jak pił byli Rusyny. 120 tysięcy Ugriu, 65 tysięcy Rumunii, 25 tysięcy Żydów, 14 tysięcy Słowaków i aż 10 tysięcy Niemców. Istniło tołdy 21 miast i mistoczok. Habsburskie władze zaczęły tworzyć w Królestwie Uhor nowe szkoły, osnowne szkoły. Na Zakarpackiej Rusy wczeno tołdy w dwóch językach, rusyńskim i słowackim. Aż do czasu uchwalenia w Budapeszcie 2 czerwca 1907 roku tak zwanego Lex Aponoi, który besiduał, że językiem wykładowym w wszystkich szkołach będzie język uhorski. Stało się to przyczyną całkowitego zaniku rusyńskiego szkolnictwa. Jeszcze w 1884 roku na Zakarpackiej Rusy istniało 479 szkół. Dewczyno w lemkiwskim rusyńskim języku. A w 1907 nie istniała już żadna. W rokach wesny ludył 1848 do 1849 roku na Zakarpackiej Rusy zas zaczęły się winy. Po stłumieniu powstania w 1849 roku austriackie władze stworzyły z tych zemel tzw. ruski administracyjny okruch, który wytrzymał Lemrik i w 1850 roku został zniesiony. Period dualistycznej monarchii dla Zakarpackiej Rusy był bardzo ważnym periodem. Był związany z technicznym rozwojem, jak też rozwojem kulturalnym.
pojawiła się od ołdy Persia Coli, z Użhoroda do Czopa. Kotrolinia została zbudowana w 1882 roku. Powstał telegraf. Użhorod został zelektryfikowany w 1902 roku, a pierwsza gazeta powstała w 1861 roku. 6 roki później wybudowano kopalnię brunatnego ugla w Wilnyci. A na początku 20. stulecia, w 1907 roku, w Użhorodzie został otworzony pierwszy teatr. Chockiń, Zakarpacka Ruś, była dotknięta bardzo wielką emigracją, bo rachuje się, że dżawu opustyło od 200 do 400 tysięcy ludy. Cały czas rozwijała się bardzo dobry. Głównym cilom wyjazdu były przede wszystkim Sztaty, a okrem toho Urugwaj, Argentyna i Australia. W czasie pierwszej światowej wojny Zakarpacka Ruś była miastą bitew pomiędzy ruską armią a armią uhorską. W 1914 roku rosyjska armia przeszła przez Preuki Karpackie i zajęła cię piwniczną część dżawy, aż po chust. Adże bardzo skoro na przełomie 1914 i 1915 roku została wygnana z Karpat. W 1918 roku Zakarpacka Ruś zaczęła borać się pro swoją samostyjność. Nakryła historii. Program Sławka Zagórskiego w Radiu LMFM.